Witam w kolejnym Aceranku. Dzisiejszy tekst powinien wzbudzić nas wiele refleksji dotyczących zarówno życia Kościoła w naszym kraju, jak też naszych relacji z ludźmi, którzy nie żyją w sposób godny Jezusa Chrystusa. Ale do rzeczy. Pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 5. Czytamy od początku. Słyszę się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie takiego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Mamy pierwszą niezwykle ważną kwestię poruszoną, a mianowicie musimy z pokorą przyjąć prawdę o tym, że pierwszy Kościół, szczególnie ten Kościół pochodzący z pogan, nie był Kościołem, który był bez jakiegokolwiek grzechu. Musimy też zrozumieć, że zbawienie jest naprawdę aktem Bożej łaski i nikt nie zapracuje sobie nigdy na to, aby Bóg w zamian za uczynki dokonane w ciele mógł uwzględnić go jako osobę sprawiedliwą. Ważna sprawa. Kościół zawsze ma do czynienia z ludźmi, którzy w jakiś sposób próbują niszczyć jego świętość. Tutaj była straszna sytuacja. Paweł powiedział, że nawet wśród pogan się nie zdarza to, co tam się zdarzyło. Więc jeśli dzisiaj czasami narzekamy na swoje kościoły, to pomyślmy trochę. Nie wiem, czy w jakimkolwiek kościele w naszym kraju był taki przypadek, żeby ktoś sypiał, uprawiał seks, cudzołożył z żoną swojego ojca. No, rozumiemy, że to była jakaś druga żona, czy trzecia, czy w każdym razie nie matka tego człowieka, ale jakaś kolejna żona. I on z nią uprawiał seks. Mało tego, cały zbór o tym wiedział. To jest sprawa tak powszechna, że 2000 lat o tym się mówi i miliony ludzi o tym się dowiedziało. A co zrobili Koryntianie? Oni wzbili się w pychę. Co ma na myśli Paweł? Najprawdopodobniej Paweł opisał sytuację, w której ci ludzie już byli tak duchowi, że nie zwracali uwagi na takie drobnostki. Dla nich to była drugorzędna sprawa. A niech tam sobie sypia. Głupi, naiwny, my duchowi ludzie jesteśmy ponad to. Oczywiście to jest kompletne nieporozumienie i tego typu herezje przez te 2000 lat w Kościele również się zdarzały i zdarzają po dziś dzień. Perfekcjonizm chociażby. Ale Paweł powiedział nie. Kiedy się spotkacie, to macie tego człowieka wykluczyć z kościoła i oddać szatanowi. Oj, tutaj wielu ludzi się oburza po dziś dzień. Jak to szatanowi oddać człowieka? No ale co tak naprawdę ci ludzie mieli zrobić? Mieli go usunąć z kościoła. A usunięcie z kościoła oznacza, że ten człowiek znajduje się w strefie wpływów diabła, czyli w świecie. I szatan zaczyna go ćwiczyć. Ćwiczyć przez tych, którzy należą do niego. Więc to nie jest żaden tutaj okultyzm, ani oddanie w ręce szatana kogoś dosłownie, ale stwierdzenie zwyczajnego, prostego faktu. Nie jesteś w kościele, jesteś pod wpływem diabła. Nieważne, czy ci się to podoba, czy nie, nieważne, czy w to wierzysz, czy nie, to nawet Jezus przyznał w końcu przecież, że
szatan jest księciem tego świata. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz, o której tutaj dowiadujemy się. Dalej czytamy, nie macie się czym chlubić. Czy nie macie być czego dumni? Pamiętacie, że wzbili się w pychę. Tacy byli duchowi. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc, jako baranek, został ofiarowany Chrystus. A więc nie można być tak duchowym człowiekiem, że nie zwracamy uwagi na to, co dzieje się wokół nas. Bo tak naprawdę wtedy również dopuszczamy się wielu grzechów według ciała i nie zwracamy na to uwagi. No bo cóż tam, grzechy ciała. Ciało i tak idzie na zatracenie. No tutaj już można powiedzieć, że mnóstwo, ale to mnóstwo herezji zostało zbudowanych na takim myśleniu i przez te 2000 lat ich nie brakowało, nie brakuje. Ale Paweł ich sprowadził po prostu na ziemię, można powiedzieć. Mówił, ludzie, obudźcie się, co wy robicie? Nie widzicie tego zła wokół siebie? Dlaczego nie reagujecie? No i oczywiście niejako przymusił ich swoim autorytetem do tego, aby tego człowieka usunęli ze zboru. I tutaj kolejna informacja. Tak, Kościół usuwał ze swojego grona ludzi, którzy grzyli w sposób niegodny. I dzisiaj naprawdę jest to rzadkość. A gdyby się Kościół przejął świętością, no to mielibyśmy poza Kościołem w ciągu kilku tygodni tysiące ludzi. I to by Kościołowi dobrze zrobiło. Obchodźmy więc nasze święto, czyli nasze zbawienie, naszą wolność w Chrystusie, nie w starym kwasie, w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. A więc nasze życie z Bogiem nie może być byle jakie. Dzisiaj wielu zabrania mówić chociażby o grzechu. No to jakie ma być życie ludzi? Może no oni na przykład nie wiedzą, że grzeszą. Są zbory, gdzie się ludzi przyjmuje, którzy są homoseksualistami i są braćmi i siostrami wierzących. No to dopiero jest zabawa. Taki Kościół jest zbrukany. Jest pełen grzechu. I nie nadaje się do tego, żeby nazywać siebie Chrystusowym. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Czyli jeśli dążymy do świętego życia, jeśli dążymy do sytuacji, w której nie chcemy mieć relacji z wszetecznikami, nie chcemy mieć relacji z bałwochwalcami, z kłamcami i tak dalej, to nie chodzi o to, kto mieszka wokół nas, z kim pracujemy. Ponieważ z tymi ludźmi nie mamy żadnej duchowej relacji. Oni po prostu są, a my mieszkamy pośród nich. Ale chodzi o to, żeby w Kościele takich ludzi nie było. I znowu przypomnijmy sobie, że Kościół ma być święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Piotr, apostoł, przypomina stare słowa z czasów pierwszego przymierza. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nie możemy traktować Kościoła jak szpitala, z którego nikt nigdy nie wychodzi uzdrowiony, tylko wszyscy ciągle chorują duchowo. Znam takie pomysły. Każdy ma miejsce w Kościele. Tak, przyjdzie sobie, posiedzi, ale go nie interesuje tak naprawdę życie z Chrystusem. Tacy ludzie nie mają prawa. Prawa nie mają przebywać w Kościele. Dalej czytamy, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, albo grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, chciwcem, bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą,
żebyście z takim nawet nie jadali. To oczywiście nie jest jedyny fragment, ale możemy chociażby w listach Janowych przeczytać o tym, jak należy traktować ludzi, którzy takim życiem żyją, a mienią się braćmi, czyli w ogóle ich nie pozdrawiać, nie podchodzić do nich, nie udawać, że ich nie znamy, nie znać ich. Nie znać ich, bo oni nie są braćmi ani siostrami w Chrystusie. Ktoś, kto jest kłamcą, wszetecznikiem, oszustem, manipulantem, złodziejem, cudzołożnikiem, bałwochwalcą, nie może być częścią Kościoła. I ja z takim człowiekiem nie chcę siadać do stołu, bo w tym momencie dopuszczam go do czegoś, co jest bardzo intymne i jem z nim. W tamtych czasach jedzono z jednej miski. To oznaczało, że ludzie, którzy spożywają posiłek, byli w bardzo bliskich relacjach. Dzisiaj w czasach fast foodu może tak bardzo nie wybrzmiewa ta prawda, ale w tamtych czasach był to spory ostracyzm. Nie wolno ci siadać do stołu z nami. Ale ja jestem bratem waszym. A jakim ty bratem jesteś, skoro kłamiesz? A jakim ty bratem jesteś, skoro manipulujesz? A jakim ty jesteś bratem, skoro jesteś cudzołożnikiem? Nie jesteś bratem. Dzisiaj w dobie humanizmu wielu kościołów mówią, nie można odrzucać nikogo. Pewnie. Nikogo nie odrzucajcie, a jeszcze przyjmujcie tych wszystkich grzeszników, których wyrzucili z innych zborów. Będziecie mieli taki zbór, że ho, ho. Albo Kościół jest święty, albo nie jest Kościołem. Święty, czyli oddzielony dla Boga. A jak oddzielony dla Boga, to jak tam mogą przebywać ludzie, którzy żyją grzesznym życiem i chcą tak żyć? Jak to jest możliwe, że Kościół w Koryncie wiedział, że jeden z braci w tym kościele uprawia seks z żoną swojego ojca, ale oni byli ponad to. To taka drobnostka. Co tam nieważne? My tutaj duchowi ludzie, my tam mamy z niebem kontakt. No szybko ich Paweł sprowadził na ziemię i wytłumaczył im, że tak naprawdę mając z nim relacje, to oni sami siebie brudzą. Sami siebie zanieczyszczają. Bo grzech ma tendencję do rozrastania się i do obejmowania kolejnych obszarów, o ile z nim nie zrobimy porządku. I to tak jest, że jeżeli nie reagujemy na grzesznika w zborze, to za chwilę kilku grzeszników mamy w zborze. A później mamy w zborze bunt. Bo dlaczego? Bo po co? Bo jak? Przecież my też jesteśmy ludźmi, mamy swoje prawa, się dowiadujemy. Żadnych praw nie macie, grzesznicy. A won z Kościoła. Nie ma dla was miejsca w Kościele. Paweł nie ubrał to w takie ostre słowa, ale wystarczająco twardo na ten temat się wypowiedział. Nie nasza rzecz, dalej czytamy, sądzić tych, którzy są poza Kościołem. Tak, to nie nasza sprawa. Poza Kościołem są ludzie, których sądzi Bóg. I wara nam od tego, żeby się brać za sąd nad tymi ludźmi. Czy to nie wasza rzecz, czy nie nasza rzecz, sądzić raczej tych, którzy są w Kościele, w zborze? Wtedy tych, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie. I nieszczęście tego człowieka polega na tym, że usunięty do świata jest człowiekiem, który podlega sądowi Bożemu. A jeśli ktoś podlega sądowi Bożemu, to ciąży na nim wyrok śmierci. Ciąży na nim wyrok śmierci. Bezdyskusyjnie. On nie jest pod ochroną krwi Chrystusowej, nie jest pod ochroną Kościoła. Sam wyszedł spod tej ochrony po to, żeby żyć jak mu się podoba. No to jazda z Kościoła. Nie ma dla ciebie tutaj miejsca takiego. Nie będziesz plugawił Kościoła. Nie będziesz zabrudzał Kościoła. Nie masz do tego prawa. Chrystus umierał na krzyżu, aby ludzie, którzy gromadzą się, którzy uwierzyli, żyli w świętości i czystości, aby ludzie poznawali po ich życiu, kim jest Bóg. Nie będzie nam tutaj taki zabrudzał Kościoła i niszczył Kościoła. Ktoś powie, ale to brak miłości. Brakiem miłości jest brak reagowania na grzech.
bo takiego człowieka się prowadzi do śmierci wtedy. Prawdziwa miłość nazywa rzeczy po imieniu. Bóg nazwał rzeczy po imieniu. Powiedział, jesteście grzesznikami, którzy idą na śmierć. I ja żądam waszej śmierci. Dlaczego nie poszliśmy na śmierć? Dlatego, że Syn powiedział, ja za nich zapłacę. A miłosierny Bóg się zgodził na to. Nie można udawać. Ktoś to udaje z oszustem, kłamcą. A my nie możemy być oszustami, kłamcami. Musimy żyć tak, jak Bóg tego od nas oczekuje. Mamy dość kłopotów, żeby jeszcze nie reagować na grzech w naszych kościołach. Amen.